W dzisiejszych czasach, gdy żyjemy w społeczeństwie informacji, nikogo nie dziwi widok młodzieży bezustannie korzystającej z telefonów komórkowych. Tweetują, siedzą na fejsie czy oglądają filmiki na YouTubie. Biegle, poruszając się po portalach społecznościowych, nie zauważając, że częściowo zawładnęły one ich życiem. Zaledwie kilka lat temu, kiedy pierwsze smartfony dopiero powstawały, a dostęp do internetu mobilnego był niewyobrażalnie drogi, taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. Obecnie, kiedy w przybliżeniu 3/4 gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu, 90% młodych Polaków w wieku od 14 do 17 lat korzystających z sieci ma konto na co najmniej jednym portalu społecznościowym. Pojawi się pytanie, jak naprawdę wygląda obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych? W jaki sposób wykorzystują te internetowe narzędzia komunikacji i z jakimi zagrożeniami mogą się tam spotkać? Na początku trzeba określić, kto tworzy owo pokolenie. Moje pokolenie stanowią internauci w przedziale wiekowym 14-26, urodzeni w latach 1988 do 2000, kiedy internet dopiero wkraczał do Polski, w większości rozpoczynali swoją przygodę z mediami społecznościowymi od rodzimych serwisów Fotki czy Pulsa oraz komunikatora GaduGadu. Dzisiaj znaczna część z nich odchodzi od stron stricte przeznaczonych dla Polaków. Wybierają globalne media społecznościowe, gdzie nie jesteśmy odizolowani od innych narodów. Najlepszym przykładem jest Facebook. Portal cieszy się zainteresowaniem liczby ponad miliarda aktywnych użytkowników, co oznacza, że statystycznie co siódma osoba na świecie ma swój profil w serwisie. Gdyby wszyscy korzystający z portalu byli Polakami, populacja naszego narodu byłaby 30-krotnie większa. Podstawową funkcją Facebooka jest odnajdywanie profili swoich znajomych w celu utrzymania z nimi stałego kontaktu. Dzięki temu, że korzystają z niego ludzie z ponad 70 krajów, z raz spotkaną osobą, nawet z oddalonego od nas o tysiące kilometrów miejsca, możemy utrzymywać kontakt za pomocą darmowego czatu i nie tylko. Do naszej dyspozycji mamy wiele innych funkcjonalności. Przesyłanie zdjęć, filmów, plików oraz połączeń internetowych. Wielkim atutem tego portalu są również możliwości organizacji wszelakich inicjatyw społecznych. Nie tylko otrzymujemy zaproszenia na różnego typu wydarzenia, ale też sami możemy je tworzyć. Przykładowo, mamy zamiar zorganizować swoje urodziny razem z dwójką przyjaciół. Wszyscy z osobna możemy zaprosić swoich znajomych do wydarzenia na Facebooku, gdzie każdy z nich będzie miał dostęp do wszystkich informacji o imprezie. To rozwiązanie ułatwia też informowanie i dyskutowanie o ewentualnych zmianach organizacyjnych, takich jak przesunięcie godziny rozpoczęcia bądź przeniesieniu miejsca. Podobnie jest z tworzeniem grup. Niezależnie od tego, czy to zamknięta grupa studencka, w której członkowie wymieniają się informacjami dotyczącymi zajęć, czy otwarty klub dla wielbicieli jednej z młodzieżowych gwiazd muzyki pop. Oczywistym faktem jest, że większość moich rówieśników wykorzystuje narzędzia, które daje ten portal w sposób, w jaki powinny być wykorzystane. Dzielą się ze swoimi znajomymi zdjęciami, celebrując dynamicznie rosnącą liczbę polubień, udostępniają wpisy o interesujących ich tematach, aktywnie komentują i dyskutują pod wpisami innych użytkowników, wrzucają zaskakujące bądź zabawne filmiki, organizują wydarzenia, prowadzą grupy tematyczne. Dzięki grom i grupom dyskusyjnym często zawiązują nowe znajomości, co prowadzi najczęściej do praktykowania języków obcych. Bardziej ambitne jednostki wykorzystują możliwość tworzenia stron do promowania swoich talentów lub prowadzonego biznesu. Do tego badania Facebooka wskazują, że użytkownicy z tej grupy wiekowej wykazują największą aktywność na portalu, wspierając ulubione zespoły czy reprezentując najlepsze ich zdaniem marki. Ogólnie ujmując, korzystają z Facebooka w celu szeroko rozumianej komunikacji, co najczęściej bardzo dobrze im wychodzi. Niestety, spora część polskich użytkowników nie potrafi dostosować się do niepisanych zasad etyki i dobrego wychowania, które pośród innych są powszechnie szanowane. Nie chodzi tutaj o swoiste błahostki wynikające z niewiedzy czy zaniedbania, takie jak przesyłanie łańcuszków czy wrzucanie zdjęć nieestetycznych bądź w bardzo złej jakości. Polska społeczność internetowa przekracza bardzo wyraźne granice sieciowego sławowiru. Pojawiają się nagie zdjęcia, rasistowskie i poniżające komentarze, filmiki prezentujące bójki szkolne oraz treści propagujące korzystanie z narkotyków. Przykładów i w tym zakresie jest wiele, wiele więcej. Dzięki względnej anonimowości, którą daje internet, ludzie odczuwają bezkarność względem swoich czynów, co prowadzi do przejawienia wyżej wspomnianych działań. Badacze amerykańskiego The Pew Research Center chcieli zbadać, jak młodzi reagują na negatywne zachowania w sieci. Zaskakujące jest, że aż 90% badanych spośród mojego pokolenia ignoruje ewidentne braki kultury innych osób.
Najczęściej jest to spowodowane tym, że internauci czują się bezradni. Wchodzenie z bezkarnym osobnikiem w dyskusję jest bezcelowe, natomiast opcje zgłaszania nieodpowiednich zachowań oferowane przez portale społecznościowe są mało efektywne. Naukowcy obawiają się, że ta obojętność czasem może opanować nasze prawdziwe, niewirtualne życie. W celu poszukiwania potwierdzenia podkreślonego na podstawie obserwacji Facebooka spostrzeżenia przejdźmy do kolejnego portalu społecznościowego, jakim jest Instagram. Stworzony w październiku 2010 roku dla użytkowników iPhone'a, obecnie stał się powszechnie dostępnym serwisem służącym do wrzucania i komentowania zdjęć robionych urządzeniami mobilnymi i wizualnie poprawionych za pomocą filtrów dostępnych w aplikacji powiązanej ze stroną. Jedzenie, słodkie zwierzątka, fotki z imprez czy zdjęcia z treningu, różnorodność tematyki materiałów wysyłanych przez użytkowników jest ogromna. Tak jak i na Facebooku, większość użytkowników wykorzystuje serwis zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępniają zrobione przez siebie zdjęcia, dodają polubienia i komentują zdjęcia na profilach swoich znajomych oraz ulubionych stron. Analogicznie są też akty nieodpowiedzialności. Ostatnimi czasy pośród mojego pokolenia zapanowała moda na fotografie nazywane w slangu internetowym selfie. Są to zdjęcia autoportretowe wykonywane trzymanym na długość wyciągniętej ręki telefonem. Na Instagramie w tej chwili znajduje się ponad 35 milionów zdjęć tego typu. Co to oznacza? Otóż najczęściej selfie prezentują tak zwane insighty. Dają wgląd w życie osoby publikującej. Wydawać by się mogło, że nic w tym złego, dopóki jednak przypomina to formę rozsądnego blogowania za pomocą zdjęć. Bardzo często osoby dające innym możliwość metaforycznego zagłębiania się w ich życie zapominają o przysłowiu internautów, co raz trafiło do internetu, zostaje tam na zawsze. Dla przykładu, nastolatka poszukująca komplementów udostępnia na portalu fotografie, na których prezentuje swoje ciało. Rzeczywiście, najprawdopodobniej zdjęcie obejrzą jej znajomi, zostawiając pod nim ciepłe i podnoszące poczucie własnej wartości komentarze, ale może na nie z łatwością trafić też nauczyciel nastolatki, który przecież znaje dane osoby. Warto też wspomnieć, iż bardzo często nowoczesne agencje rekrutacyjne po przejrzeniu CV kandydata do pracy szukają jego profili na portalach społecznościowych. Wyżej wspomniana nastolatka, zapominając o skasowaniu swoich zdjęć, może zaprzepaścić swoje szanse na otrzymanie wymarzonego stażu. Ostatnim przykładem mediów społecznościowych, który pragnę przytoczyć, jest najpopularniejszy darmowy portal oferujący możliwość publikowania filmów – YouTube. Analogicznie jak na Instagramie ze zdjęciami, tutaj możemy znaleźć nagrania wideo o praktycznie każdej tematyce. Od kilkusekundowych zabawnych migawek, poprzez materiały popularno-naukowe, teledyski, bolesne wypadki i śmieszne nagrania kotów, aż do nielegalnie udostępnianych produktów kinowych. Dosłownie wszystko. Duża część młodych Polaków bez większych problemów umie wykorzystać możliwości, które daje nam serwis zgodnie z jej zastosowaniem. Subskrybują ulubione kanały, oceniają obejrzane filmy, komentują, szanując równość i prawo do własnego zdania innych użytkowników serwisu oraz wrzucają własne produkcje. Powstają nawet programy internetowe, takie jak na przykład Matura to Bzdura. W jakie święto rozgrywa się akcja drugiej części Dziadów? No w jakie święto? Jakie święta znasz? Drugi dzień świąt. Pogańskie było, nie? Jakie? O, świętojańska... Nie powinno jednak nikogo dziwić, że i tutaj zdarzają się jednostki aspołeczne, które nie rozumieją bądź nie szanują norm zachowań. Młodzi najczęściej łamią te zasady, wrzucają tzw. fejki, czyli publikacje niezgodne z atrakcyjnym tytułem, służące do zdobywania unikalnych wejść. Prowadzi to do wynagrodzenia z reklam wyświetlających się na początku filmu. Kolejnym przykładem jest zjawisko hejtu, czyli wykazywanie aktów nienawiści wobec wideo przedstawiających treści, które im się nie podobają bądź są niezgodne z ich przekonaniami. Bazując na trzech powyższych przykładach, podkreślenia wymagają następujące wnioski. Polacy z mojego pokolenia w przedziale wiekowym 14-26 w większości wykorzystują media społecznościowe zgodnie z ich przeznaczeniem. Podtrzymują relacje z rzeczywistymi znajomymi, nawiązują nowe znajomości, prowadzą swoje profile, publikując posty, zdjęcia czy filmy wideo, aktywnie uczestniczą w internetowych społecznościach poprzez zabieranie głosu w dyskusjach, komentowanie, obserwowanie profili innych osób oraz organizacji, tworzenie i uczestniczenie w wydarzeniach i grupach. Najczęstsze akty nieodpowiedzialności oraz działań niezgodnych z ogólnie przyjętą etyką, które powszechnie powtarzają się w działaniach młodych internautów to brak dbałości o prywatność, nieprzestrzeganie etyki wypowiedzi, udostępnianie materiałów propagujących nieodpowiednie treści, przemoc, używki czy pornografię, nietolerancja i agresja wobec innych. Wynika z tego, że tak naprawdę obraz młodzieży polskiej w internecie nie różni się wiele od naszych rówieśników z innych państw, a główną zmianą, która jest wymagana, aby zapobiec negatywnym zachowaniom w sieci, jest budowanie świadomości użytkowników o istniejących zagrożeniach i odpowiednie wychowanie dzieci przez ich rodziców według aktualnych wzorców społecznych.